No jest to najważniejsze chyba wyróżnienie, bo jest to takie wyróżnienie serca, bym powiedziała. To jest uznanie przez kolegów, przez tych wszystkich, którzy się wypowiadali, którzy byli obecni. Uważam, że jest to no, chyba najwdzięczniejsze wyróżnienie, jakie mnie spotkało. Naprawdę. Jestem wzruszona jeszcze po tej całej uroczystości i w ogóle nie mogę prawie mówić, bo tak było pięknie. I nie spodziewałam się, że w taki sposób jestem widziana, bo nie jestem łatwa i często mam własne zdanie, którego bronię. Przyznanie Gwiazdy Fizjoterapii. I to stało się wydarzeniem takim, które niewątpliwie wynosi Opole i naszą uczelnię w tym rankingu, ja myślę, że nie tylko polskim, bo dzisiejsze przyznanie Gwiazdy Marii Suwalskiej nosi znamiona pewnego międzynarodowego aspektu, chociażby z tego, że była wieloletnim współpracownikiem, wieloletnim działaczem w zarządzie Światowej Konfederacji Fizjoterapii. W związku z tym myślę, że to połączenie takie stanowi pewne nowum i dla nas, niewątpliwie dla wszystkich fizjoterapeutów, jest takim ogromnym wydarzeniem. Politechnika Opolska.